nie ma złych i dobrych motocykli. Są tylko... Ja jestem za tym, żeby kupić litra. Ja jestem za tym, żeby kupić najbardziej absurdalną maszynę. Jeśli kogoś stać, to powinien kupić sobie prom kosmiczny. Każdy powiedział to, co myślał na temat tego, co powiedział Radek. A każdy myślał inaczej. Nawet ja. Aby odwiec od koncepcji mówienia o tym, czy lepiej kupić tą 600, czy lepiej 1000, kto jakie najgorsze pomysły na pierwszy motocykl, doszliśmy do wniosku, że powiemy o tym, jakie umiejętności powinieneś posiadać, czy powinien posiadać początkujący motocyklista. Albo jakie umiejętności powinien rozwijać. Albo jakie umiejętności powinien rozwijać, żeby zasiąść do tego swojego wymarzonego motocykla. Niezależnie od tego, czy to jest 1000, czy to jest 600. Na pierwszy ogień wrzuciłbym do takich umiejętności zakup tego pierwszego motocykla, czyli ekonomiczne rozważenie zakupu motocykla. Sztuką nie jest kupienie motocykla, ale sztuką jest także dobranie do niego wszystkich gadżetów, które są z nim związane. Kombinezon, buty, rękawice, kaski. Z czym to się wiąże? Przede wszystkim powinniśmy zacząć od kasku i na tej jednej rzeczy nie ma co oszczędzać, bo to jest nasza głowa, nasze zdrowie. Tego niczym nie zastąpimy i nie ma czegoś takiego, że ja się nie wyglepię, ja mam szczęście, ja jeżdżę ostrożnie. Bo prawda jest taka, że w końcu zaczniesz odkręcać. To nawet nie musi być twoja wina. Ktoś może w ciebie wjechać, ktoś cię może potrącić, gdzieś może być dziura, wywalisz się. No i szkoda by było, jakbyś jechał w tanim, plastikowym kasku, który potrafimy zgnieść w rękach. Ten za 32 zł. Ten za 37 zł. 37 zł? Tak, za 50 zł też są podobne kaski, także nie ma co. Tutaj akurat warto kupić porządny kask. Ja kupowałem kask zimą, bo są kaski tańsze wtedy. No. Nawet można sobie wziąć w raty taki kask, przez zimę sobie go spłacisz, ale kupisz dobry kask, on będzie z tobą te kilka lat i spisze się, albo się nie spisze, bo nie bierzmy wypadku. Planowanie zakupu motocykla, budżet motocykla powinien zawierać nie tylko samą maszynę, ale także garderobę. Tak, ja bym w ogóle zaczął od garderoby. Jeżeli macie pewną pulę pieniędzy, to najpierw kupcie te ubrania, a później zobaczcie, ile zostanie na motocykl. Resztę na motocykl, bo bez sensu, co jest dla was ważniejsze? Motocykl, żeby się błyszczał, czy wy, żebyście wyszli cało z ewentualnego wypadku, nie? Nie, no motocykl. To... Oczywiście, że tak. Ale tak bardzo często jest, ile razy na kisielinie było, że nie puszczę go, już jest, leci na glebie, nie puszczę go, nieważne, że mi się podnóżki w nogę wbijają, nie puszczę go, bo to mój motocykl, nie? Było, było. To do reszty garderoby oczywiście najfajniej sobie kupować nowe gadżety, które są błyszczące, piękne i w ogóle zajebiste, ale jeżeli akurat was w tej chwili nie stać, to nic nie stoi nam na drodze, abyśmy na ten pierwszy sezon kupili jakieś rzeczy albo tańsze, albo używane. Ważne, żeby ten komplet mieć. Dwa. Umiejętność i świadomość upadania. To jest coś, co się ciężko w zasadzie nauczyć, ale każdy musi być świadomy, że w końcu do tej gleby dojdzie. Prędzej czy później. Jest takie powiedzenie w świadku motocyklowym, jak się nie przewrócisz, to się nie nauczysz. Więc musimy mieć świadomość tego, że na motocyklu można się wywrócić, że jest to bardziej prawdopodobne niż wywrotka w samochodzie na przykład. Tak, no tutaj w samochodzie jest zupełnie inaczej, siedzisz w głębokim fotelu. Jest ci w miarę wygodniej, wiesz, że w razie jakby coś nie wyszło, masz te 10 mm blachy, która cię chroni. Tutaj niestety musimy wyjść poza te ramy, nie mamy takiego komfortu jak siedzimy na motocyklu, w zasadzie wszystko co się dzieje bezpośrednio oddziałuje na nas. Tak? Każdy zakręt, każde przechylenie, no to jest jakieś pokonywanie swoich barier. Trzecia rzecz, która jest, to odruchy samozachowawcze. Biologicznie ludzie są zbudowani w taki sposób, żeby unikać niebezpieczeństw. Żeby przeżyć. Żeby przeżyć. Jednym z takich odruchów samozachowawczych jest hamowanie. Kiedy osiągamy pewną prędkość, odruchem samozachowawczym podczas niebezpiecznego manewru bądź jakiegoś niebezpieczeństwa jest zatrzymywanie się. Chcemy się zatrzymać, zahamować, wyprostować się. W przypadku motocykli ta umiejętność musi być odwrócona. Jest wiele książek na ten temat. Keith Codd w swojej książce też o tym mówi i w filmie. Tak, on mówi, że najgorszą rzeczą, co można zrobić, jest hamowanie, jeżeli na zakręcie jest coś nie tak, to znaczy, że należy dodać gazu. Dokładnie. Wiele razy mnie ratowała taka sytuacja, na przykład na najprostszych manewrach wjeżdżania na drogę szybkiego ruchu, wjeżdżania na autostradę, kiedy wjeżdża się po ślimaku i ten ślimak ma to do siebie, że się zawęża. Zawęża się, wjeżdża się w niego z pewną prędkością. Ja na początku wjeżdżałem tak, że kiedy zobaczyłem, że prędkość jest za duża, hamowałem, no i
nigdy nie wywróciłem się tam, ale zawsze mało brakowało do tego, do uśliźnięcia. Natomiast pewnego razu wpadłem na pomysł, że kurczę, może tym razem zrobię tak jak na torze, odkręcę manetkę, bardziej się położę i wtedy wyjdę. I okazało się, że rzeczywiście tak się udało i do tej pory w ten sposób zawsze. A to jest właśnie to, o czym powiedziałeś, jest właśnie najczęstszą przyczyną wypadków. Wjedziesz w zakręt z pewną prędkością i ten zakręt zaczyna się zwężać, zaczyna się ściśniać. Ty nie byłeś tego pewien, zaczynasz się bać, mówisz, kurde, nie wyrobię. Od razu ci się włącza ta blokada, włącza. Ta blokada w umyśle i co robisz? Sięgasz do hamulca. I w tym momencie motocykl się prostuje, ty albo zaliczysz uślizg koła, albo pojedziesz po prostu prosto. Znasz to, nie? Znam to, bo sam to się tak wyglebiłem dwa razy, także na własne doświadczenie to mówię i na własne doświadczenie się też nauczyłem, że hamulec to jest najgorsza rzecz, co można zrobić. Punkt czwarty. Fiksacja wzroku. Fiksacja wzroku to bardzo ciekawe zjawisko. Jak się jedzie bądź zjeżdża na przykład na nartach, no, narciarze wiedzą, o co chodzi, zawsze obserwujemy punkt, który jest niebezpieczny. I tak naprawdę jest to element, który może być zdradliwy. Zawsze jedziesz tam, gdzie patrzysz. Więc skoro patrzysz się na swoją przeszkodę, to jest dokładnie to miejsce, w które pojedziesz. I fiksacja wzroku polega właśnie na tym, że się zablokujesz i pomyślisz, myślisz o tej właśnie rzeczy, widzisz na przykład, nie wiem, pokonujesz zakręt, widzisz, nie wyrobisz, a z boku jest gdzieś ruch. Skupisz się na tym rowie, całą swoją uwagę i to jest miejsce, w które za chwilę uderzysz, nie? Rów, drzewo, są różne miejsca. Plama oleju jest dokładnie tak samo. Zauważysz plamę oleju, jedziesz w nią. Zauważysz brud na ulicy, jedziesz w niego. Więc aby pozbyć się tego odruchu samozachowawczego, tej fiksacji wzroku, musimy nauczyć się patrzeć. To znaczy, że mimo tego, że niebezpieczeństwo znajduje się przed nami, musimy patrzeć w miejsce, w które chcemy jechać. Czyli w miejsce obok. Czyli zamiast patrzeć na przykład na drzewo, jadąc na nartach, to patrzymy w lukę, która jest pomiędzy drzewami, czyli tam, gdzie pojedziemy. Na motocyklu dokładnie tak samo. Jeśli zauważymy plamę oleju na ulicy, popatrzmy na środek. Oceńmy sobie, znajdźmy sobie punkt między plamą a, nie wiem, linią. Trzeba to szybko zrobić, ocenić, znaleźć inny punkt i do niego jechać. Ja się tego nauczyłem na torze wyścigowym, to nawet takie małym, jak mamy tutaj po zieloną górą, że trzeba patrzeć daleko przed siebie, czyli wjeżdżając w zakręt, ja już patrzę na jego wylot, czyli tam, gdzie za chwilę powinienem być. Najlepsze, bo to pozwala się nie rozpraszać na te wszystkie przeszkody, które mamy po drodze. Dokładnie, bo bardzo dużo możemy zauważyć. To kamyczek, to listek. Nie patrzeć przed siebie tutaj, co się dzieje, bo nie zauważymy przed motocyklem, tak, bo nie zauważymy to, co się dzieje daleko przed, no, nie tak daleko, 10, 20, 30 no, metrów przed nami, tak. A wtedy będziemy na to gotowi i my już patrzymy, jak wyjść z zakrętu, a dopiero w niego wjeżdżamy. I tu łatwiej tą trajektorię wtedy dobrać. Dokładnie. Piąty punkt. Skrajności. Ważną rzeczą jest, żeby nauczyć się, jak zachowuje się motocykl, jak zachowują się opony w skrajnych sytuacjach. I oczywiście nie mówimy tutaj, żeby sprawdzać, jak na przykład zachowuje się motocykl przy najwyższej możliwej prędkości, nie o takich skrajnych. Jechałem 10 na godzinę, to teraz według porad motobandy zrobię Fomaxa w mieście. Nie, to zupełnie nie to na tym polega i tłumaczenie panu policjantowi, że się dopiero uczysz i chciałeś sprawdzić, jak to jest, nic tutaj nie pomoże. Tutaj nam chodzi bardziej o to, żeby znaleźć jakieś bezpieczne miejsce, czy to będzie jakiś duży, pusty parking, czy mały tor wyścigowy, duży tor wyścigowy, czy chociażby puste lotnisko. Każdy gdzieś w swojej okolicy ma jakieś takie miejsca. Musimy nauczyć się przy niewielkich prędkościach, bo nie chcemy ani uszkodzić siebie, ani motocykla. Natomiast musimy sprawdzić, kiedy zachodzą jakie tam procesy fizyczne. Więc co się stanie, jeżeli mocno wcisnę klamkę hamulca, czyli awaryjnie zahamuję? Co się wydarzy? Najlepiej sprawdzić to przy niskich prędkościach. Na jakimś parkingu, na jakimś lotnisku, tak jak powiedziałeś. Jadę powoli, 10, 15, 20 km na godzinę. Mocno naciskam klamkę hamulca i patrzę, co się dzieje. Czy podnosi mi się tylne koło, czy też zaczyna się ślizgać przednie koło. Od czego to jest uzależnione? Co się stanie w awaryjnych sytuacjach, bo nie wiem, jesteśmy sobie na drodze szybkiego ruchu, jest wypadek i jak nagle wciśniemy klamkę, no to robimy... Nurkujemy przez, przeskakujemy przez kierownicę. Ale wiesz co, zauważyłem jedną ciekawą rzecz. Kiedyś byłem na torze i miałem klocki karbonowe. Klocki karbonowe charakteryzują się tym, że trzeba je rozgrzać, czyli przy pierwszym zakręcie one nie hamują. Pierwsze hamowanie po wyjeździe z padoku, klocki karbonowe nie hamują. Więc chciałem je rozgrzać i wyobraź sobie, że jadąc przez padok, dojeżdżając do wyjazdu z padoku, wcisnąłem przedni hamulec, jechałem przez pewien okres na hamulcu przednim, żeby leciutko je rozgrzać tam, gdzie się wzruszyć. Przesuwając balans ciała do przodu albo do tyłu, ja przesunąłem do tyłu, bo jeszcze się gdzieś tam gramoliłem na tym siedzonku, wcisnąłem mocno hamulec,
to przednie koło zaczęło mi się ślizgać. Tylne koło pchało, przednie koło zaczęło mi się ślizgać. No bo jeszcze gaz miałeś. Jeszcze miałem gaz, no bo jechałem do przodu, tak? Więc warto jest sprawdzić, kiedy osiąga się te limity przy niskich prędkościach. Przy wyższych prędkościach już będziecie wiedzieli, a najprawdopodobniej koło się poślizgnie, a najprawdopodobniej się nie poślizgnę, tylko będę leciał do przodu. Warto jest zapamiętać te sytuacje, zanotować sobie je, powtórzyć je 5-10 razy i już. Dzięki temu być może uratujecie skórę w przypadku jakiegoś awaryjnego hamowania. Podobnie też tylnym hamulcem. Wprowadzenie poślizg tylnego koła przy hamowaniu, zobaczcie co się dzieje, przy jak mocnym wciśnięciu. Czy hamować dwoma hamulcami, czy jednym. Trzeba sprawdzić tą przyczepność i te skrajne sytuacje, które się mogą zdarzyć na drodze. Punkt szósty, czyli eksperymentowanie na różnych nawierzchniach. Poznaliśmy już czynniki wewnętrzne, czyli nasz motocykl, nas samych, teraz czynniki zewnętrzne, czyli jazda na różnych nawierzchniach i w różnych warunkach atmosferycznych. No nie wiem, może nas spotkać deszcz, możemy znaleźć jakiś piasek, możemy wjechać w jakiś szutr, możemy wylecieć na trawę. Trzeba z tym wszystkim się zapoznać w możliwie spokojny i kontrolowany sposób, bo nie chodzi o to, żeby od razu glebę zaliczyć. Nie chodzi też od razu, żeby lecieć po 100 na godzinę po trawie. No więc mówimy tutaj o bezpiecznych warunkach, 10-20, no ma 30, to i tak jest bardzo szybko na trawie. Tak więc warto jest poeksperymentować, poświęcić na to kilka minut, tym bardziej, że rzeczywiście trawa jest bezpieczniejszym warunkiem nawet do upadania niż asfalt. Na takich śliskich nawierzchniach sprawdzić tak naprawdę co się dzieje podczas przyspieszania. Jak ten motocykl się zachowuje, kiedy dodamy mu trochę gazu, jak ten tył zaczyna wężykować, co się dzieje, kiedy zaczniemy hamować. I też nie mówimy tutaj o wciskaniu od razu hamulca na maksa, bo wtedy zblokujemy się i prawdopodobnie się wywalimy, ale spokojnie zobaczyć, kiedy ta opona gubi przyczepność, co się dzieje, kiedy tył gubi przyczepność, jak ten motocykl zaczyna iść lekkim bokiem. O tym wszystkim warto się przekonać samemu wcześniej, niż podczas jazdy nagle w niekontrolowanych warunkach. Czyli na przykład, kiedy coś nam wyleci na drodze. Umiejętność rozpoznawania i unikania zagrożeń drogowych. I tutaj to nie są takie zagrożenia jak, nie wiem, Armagedon nagle się zaczął, czy panowie policjanci. Natomiast tutaj chodzi o takie prozaiczne rzeczy. Ja na przykład nauczyłem się na swoim własnym doświadczeniu, że świeżo malowane znaki poziome jak pasy, czy podwójna ciągła. Albo przejście dla pieszych. Przejście dla pieszych to katastrofa, ja już wiele razy. Jeżeli jest świeżo malowane i akurat na nim zaczniemy hamować, bo ktoś nam wymusił pierwszeństwo, czy zagapiliśmy się, no to bardzo łatwo dojść do uślizgu przedniego koła po prostu. Mamy wysyp rond w ogóle w każdym mieście. Ronda także są bardzo często, mają dwa pasy ruchu. Także są przedzielone przerywaną linią, zaraz po wyjeździe z ronda, kiedy już zaczynamy odkręcać, przyspieszać, bo już wyjeżdżamy z niego, no to jest przejście dla pieszych. Są to bardzo newralgiczne i bardzo takie niebezpieczne miejsca. Tam najczęściej dochodzi do uślizgu tylnego koła. A jeszcze jak popada deszcz, to już w ogóle. Tak, to jest... To po prostu musimy mieć w tej głowie, żeby tam jeździć bardzo ostrożnie i uważać na te wszystkie malowane nawierzchnie. Ja osobiście nie lubię małych rond, ponieważ tam na środku takiego ronda, na środku asfaltu możemy znaleźć małą studzienkę, ale tą zupełnie płaską, nie tą kropowatą, zupełnie płaską. Tam wystarczy, że lekko popada, naprawdę lekko, mogło padać 5 minut wcześniej. Wjedziemy tam, jedziemy środkiem ronda, mamy 50% szans na zaliczenie gleby. Ósmy punkt, jazda w grupie. Inaczej jest w samochodach, inaczej jest w motocyklach. Motocykliści tworzą taką specyficzną grupę, pozdrawiamy się lewą ręką i tak dalej. Także tutaj warto jeździć w grupie nie dla lansu, nie dla fanu, ale dlatego, że w razie gleby, która może nam się przydarzyć, jest ta osoba, która jechała z nami, przed nami, za nami i może zareagować. I doszedłem do takiego wniosku po niedawnych wydarzeniach z USA, gdzie koleś jechał sam, wybrał się na zwykłą wycieczkę, jechał po łukach, wyleciał z jednego z nich, zleciał do wąwozu 12 metrów w dół, albo trochę więcej, już dokładnie nie pamiętam. W każdym razie leżał tam prawie 30 godzin, bo nie miał zasięgu w telefonie i nikt nie jechał z nim, więc nikt się nie zorientował, że po prostu ktoś tam wjechał. I dopiero później przypadkiem znalazła go jakaś inna para motocyklistów, kiedy w końcu usłyszała jego krzyki, nie? No jeszcze myślę parę dziesiąt godzin straciłby przytomność i już by go, jakby już go znaleźli, to raczej już by nie żył. Tak samo jest zresztą nie tylko na szosie, tak samo jest w przypadku enduro, jazdy właśnie w terenie, jeżeli wyjedziemy sami, zaliczymy jakąś glebę, walniemy w drzewo, coś sobie połamiemy, nie daj Boże telefon nam wypadnie albo się też zniszczy, nie będziemy mieli nikogo, to on będzie mógł pomóc. Także jazda w grupie ma swoje duże plusy. Zdecydowanie, jednak oprócz jazdy w grupie można jeszcze użyć specjalnej aplikacji motocyklowej,
która pomaga w lokalizowaniu. Na podstawie akcelerometrów sprawdza, czy jesteśmy w ruchu, czy nie, czy jedziemy motocyklem, czy nie. Jeżeli okaże się, że ruch został wstrzymany i telefon znajduje się w pozycji poziomej, to automatycznie wysyła sygnał SOS pod wskazany numer i wzywa pomoc. Jest taka polska aplikacja. Myślę, że również warto zastanowić się w przypadku, kiedy będziemy jechali sami. Taka aplikacja może się przydać, jest to prosta rzecz. Wrzucamy do kieszeni i jedziemy. Może zapewnić nam bezpieczeństwo. Punkt 9. Umiejętności survivalowe. Chodzi tutaj o uczestników ruchu i nas. Chodzi o to, że motocyklista musi pamiętać o tym, że obok niego są także inni użytkownicy ruchu drogowego i bardzo często trzeba za nich myśleć, podejmować różnego rodzaju decyzje. To, że ty jedziesz dobrze, nie oznacza, że nie będziesz miał wypadku, bo ktoś inny zrobi źle. Ja wiele razy łapałem się na tym, że ludzie przed światłami, jak mamy czerwone światło, to zaczynają się rozjeżdżać, ustawiają się w kolejkach, wybierają najkrótszą linię do świateł, więc bardzo często zdarzało mi się taka sytuacja, że ktoś po prostu spychał mnie, nie widząc motocykla, bo gdzieś byłem w jego ślepym punkcie, spychał mój motocykl razem ze mną na przykład na inny pas, albo musieliśmy się zatrzymać, opierałem się o czyjś samochód. To jest sytuacja standardowa, dobrze, że to się dzieje przy niskich prędkościach. Trzeba nabyć umiejętność patrzenia w lusterka. Ale jako kierowca samochodu czy motocykla? Jako kierowca motocykla. Jako kierowca motocykla także. No i trzeba mieć oczy dookoła głowy, czyli ograniczone zaufanie. To z całą pewnością, bo musimy też zdać sobie sprawę z tego, że my jesteśmy mniejsi. Niepisane prawo jest takie, że duży ma pierwszeństwo i bardzo często będą na nas wymuszali to. Ale oczywiście i nie są to rzeczy, które ktoś robi umyślnie. Bardzo często po prostu kierowca nie jest w stanie zauważyć motocyklisty, koniec, kropka. Po pierwsze poruszamy się dużo szybciej niż kierowcy samochodów. Potrafimy też szybciej przyspieszać. Nawet jeżeli nie łapiemy przepisu, tak, to on się może nie spodziewać, że motocykl ze świateł do tego skrzyżowania, gdzie on jest, tak szybko przyspieszy, tak szybko się tam znajdzie. Tak? Ale jesteśmy też mniejsi. Kierowcy najczęściej swoją lokalizację oceniają po lusterkach bocznych, wstecznych i często nas w tych lusterkach po prostu nie widać. Widzą, że gdzieś tam jest z tyłu jakieś światło się świeci, nie są w stanie ocenić, jak szybko to światło się do nich zbliży. Także tutaj też dochodzi do właśnie do takich wypadków wymuszeń. Ja na przykład zawsze miałem problemy z wjeżdżaniem na rondo, gdzie zaczyna się robić troszeczkę więcej ruchu. Szczególnie miałem duże problemy, kiedy rondo było małe. Nie byłem w stanie zakręcać, zawsze wynosiło mnie na zewnątrz. Kiedy były dwa pasy, to z wewnętrznego wynosiło mnie na zewnętrzny. No to także stwarzało zagrożenie, bo nie byłem w stanie dobrze skręcać. Kiedy zacząłem skręcać nie tylko kierownicą, ale także ciałem, przenosić swoją masę w kierunku jazdy, okazało się, że dużo gładziej i dużo bardziej mogę kontrolować to wjeżdżanie, więc także o tym trzeba pamiętać. Tu jest też kwestia tego, jak wjedziesz na te rondo, bo jeżeli będziesz trzymał się środka ronda, no to w końcu cię wyniesie, a jeżeli będziesz jechał środkiem lub bliżej prawej krawędzi się trzymał, no to spokojnie sobie możesz przejechać całe rondo, jak ci się życzy. Większa średnica, dokładnie. Punkt 10 i jednocześnie wiążący tak naprawdę wcześniejsze punkty w całość, to zimna krew, umiejętność posiadania tej zimnej krwi. Wyrobienia sobie, bo nie każdy ją posiada, ale każdy może ją sobie wyrobić. Myślę, że tak. Jest to jeden z elementów bardzo istotnych, dlatego żeby logicznie myśleć podczas kierowania motocyklem, podczas tego, kiedy zdarzy nam się jakieś niebezpieczeństwo. Tak. Tych właśnie najbardziej stresujących sytuacji, bo cała zimna krew musi być wtedy, kiedy mamy bardzo stresujące sytuacje, kiedy myślimy, że już cało z tego nie wyjdziemy. To wtedy musimy sobie spokojnie i logicznie myśleć, jak wyjść z najmniejszym uszczerbkiem dla nas. Ja wiem, że to się fajnie mówi, ale to jest rzecz do wyrobienia. Jest to rzecz do wyrobienia, ja jestem tutaj tego przykładem po ostatniej jakiejś tam glebie. No nie takie jakieś, jak zobaczyłem zdjęcia, to się zastanawiałem, czy jeszcze będę miał z kim rozmawiać. Powiem ci, że szczerze to sam byłem zdziwiony. Jak siedziałem, to aż zastanawiam się, kurczę, nogę połamałem, bo coś nie czuję i nie, wszystko było... Patrzysz na nogę, to jest moja noga? Wszystko było w porządku. Ale a propos nogi, miałem taki moment, kiedy zastanawiałem się, okej, lecę, wiem, że wbiję się w inny motocykl, co zrobić? Miałem sekundę czy dwie sekundy na zastanowienie się i dzięki wyrobionej zimnej krwi, bo jestem przyzwyczajony do tego, że się upada. Nieraz upadałem na torze, nieraz miałem jakiś tam wypadek mniejszy lub większy. Gdzieś ta zimna krew już zaczyna funkcjonować i
miałem chwilę na przemyślenie, na to, żeby schować nogę, przesunąć się z motocykla i żeby podjąć decyzję taką, aby straty i motocyklowe, i na straty na zdrowiu były po prostu jak najmniejsze, więc wydaje mi się, że jest to kwestia wyćwiczenia, więc można to wyćwiczyć. O czym w ogóle myślałeś, jak leciałeś? Pierwsza rzecz, o której pomyślałeś. Wiesz co, pierwsza rzecz? Pierwsza rzecz to było fiksacja wzroku, bo bardzo długo walczyłem z fiksacją wzroku. Starałem się nie zwracać uwagi na rzeczy, które w tej chwili mi przeszkadzają, czyli na niebezpieczeństwa. Jeżeli tylko dostrzegłem niebezpieczeństwo, przenosiłem wzrok na miejsce bezpieczne. Bardzo długo z tym walczyłem, aż w końcu się nauczyłem. Kiedy okazało się, że już wygrzmocę w inny motocykl, już wiedziałem, ponieważ zbyt szybko jechałem, nie było szans, żeby uciec z tego, to ja do dzisiaj nie wiem, jakiego koloru był tamten motocykl, bo po wypadku już inne rzeczy się działy, tak więc nie było czasu, żeby to sprawdzać. Natomiast ja nie pamiętam do dzisiaj, jakiego koloru był tamten motocykl, bo nie patrzyłem na niego. Ja jechałem w niego, wiedziałem, że w niego wjadę, natomiast starałem się na niego nie patrzeć i to niebezpieczeństwo przestawiłem na punkt bezpieczny. Oczywiście tym punktem bezpiecznym były opony, więc coś za coś, ale mimo wszystko wolałem jechać w opony niż wjechać w drugi motocykl. No niestety nie udało się, natomiast zdecydowanie mniejsze są straty, bo jechałem centralnie na ten motocykl, a tak tutaj zahaczyłem tylko bokiem. Ale miałem o dziwo czasu, miałem bardzo dużo na myślenie. Najważniejsze jest ćwiczenie, najważniejsze jest eksperymentowanie i najważniejsze jest, trzeba mieć taką skromność i trzeba mieć szacunek do maszyny, tak, do motocykla. Im większy motocykl, im większa pojemność, tym większy szacunek do maszyny powinien być. I o tym powinniśmy pamiętać, tak, że to my kierujemy maszyną, a nie maszyna nami. Tak, tak powinno być. I właśnie tutaj z tego się powstały legendy, że nie ma co kupować litra, bo to litr będzie nami kierował, a nie my nim. I to tak na pewno jest. Natomiast tak jak mówiliśmy z Radkiem, nieważne na jaki motocykl wsiądziesz, ważne co masz w głowie i ważne, żebyś to co masz w głowie cały czas poszerzał. Ja dzisiaj po tych kilku latach, od kiedy zacząłem jeździć, dopiero teraz wsiadam na te większe motocykle. Jeździłem nimi wcześniej, ale nigdy nie miałem chęci posiadania takiej maszyny, bo wiedziałem, że to jest jeszcze dla mnie za dużo. I nadal czuję do nich ogromny respekt. Ja do 600 czuję bardzo duży respekt i powiem Ci, że jeszcze nie jestem w stanie wykrzesać z niej no może połowę z możliwości tej 600, którą ja dysponuję, jestem w stanie z niej wycisnąć, a wiem, zresztą nawet widać po kolegach, którzy się ścigają w Mistrzostwach Polski, że spokojnie z tych motocykli można wycisnąć dużo, dużo, dużo więcej. Ale jaka frajda jest i to chyba powinno od tego powinniśmy zacząć odcinek. Jaka frajda jest, kiedy dochodzisz do granic możliwości motocykla. Kiedy ty dyktujesz jemu warunki i wiesz, że to on już nie domaga, a nie ty. No i myślę, że to by była dobra konkluzja tego całego odcinka. I tego właśnie życzymy wszystkim. Nie pozwólcie kierować motocyklowi sobą. To wy kierujcie nim. Ty. No ty. Dokładnie ty. Ty. Nie ty, tylko ty. No ty. Ale nie ty. Aha, tak. Tylko ty. Nie ty, tylko ty. Kieruj swoim motocyklem.